Ale to jest, widzicie, to jest bot gaming, to jest snajper zabity. Oni chodzą w kółko, on klika AI w ziemię, to jest wszystko. Obrywanie. Nie! Patrzcie na to! A tak walczy z... Wow. Oj, co toś wystrzelił? Wow, gościa. Bardzo duże zgrupowanie oddziałów marwinowskich. Wsparcie jeszcze tutaj hobbicy. Paczuszka została rzucona, ale sam siebie chyba wysadzi bardziej niż przeciwnika. No. Co to? Nie, że wysiadł. Ambulans znowu. Jak do tego doszło, że... patrzcie, Niemiec. Widzieliście kiedyś coś takiego? Miotaczem ognia go może tak zabiją załogę. O, jeszcze z bliskiej odległości Kaliope tutaj rozwala całego tego bloba. Jezu, co tu się dzieje? Wszystkie radzieckie gówna wybuchają. Panzerfaust, czyżby miał polecieć? Tak jest! Panzerfaust w ostatniej chwili jeden zrobił. Nie! Jak? Jak on to przeżył? Wow! Tylny pancerz mu tutaj, temu KW-20, co to jest? Czemu on pojechał na centymetr? Zniszczył to z tego Jacksona. Jak z furii. I kolejne. W przeciągu swojego niezbyt długiego życia ten oto as tygrysów zdążył nabić 4 kile. O, co tu się dzieje? To jest wszystko, tak prawda? Jak to skampione. Żeby tylko zniszczyć tego i tak naprawdę bezużytecznego asa tygrysów, nie? Fetish jeszcze, nie, powiecie, że nie zdąży. O Boże. Jeszcze jedna sprawa, o Jezu, o matko, nie, a więc kolejne przygody w Company of Heroes 2, a dzisiaj jest bardzo specjalny dzień. A to dlatego, że dostałem bardzo specjalną grę od bardzo specjalnego człowieka w bardzo specyficznej, specjalnej specyfikacji. Mianowicie jest to 4x4, to już samo w sobie jest specjalne. W porcie w Hamburgu specjalnym, to jeszcze gra tutaj w jednej drużynie 7TP. To jest taki youtuber, możecie go kojarzyć. Pozdrawiam go, jeśli kiedykolwiek zobaczy ten odcinek. Ja tam osobiście nie oglądam może tych parodii, czy tam bardziej tych montaży, co on robi, ale na pewno muszę mu przyznać, że strasznie dużo napracowania jest tam włożone, więc tutaj, stary, na pewno szacun, że ci się chce po prostu, nie? Bo tam naprawdę czuć, że tam wkładasz w to serce, więc to jest klasa. Gra to jeszcze jakieś piesełko, tego nie znam. Jest oczywiście specjalny gość Orson Shadow, czyli Marvin, ten kto zna, ten go zna i tyle wystarczy. Wraca prawdopodobnie w wielkim lub niewielkim stylu, zobaczymy jak można wrócić 4x4 i bambur. Kontra też jakieś, jak widzicie, to jest bardziej chyba widowska patologia, bo tutaj jest alianci po prawej stronie w niemieckich siłach. No, więc zobaczmy, co to będzie za epicka gra i przede wszystkim ile to potrwa. No i zaczyna nam się bitwa. A grają dla nas piesełko, bambur, 7TP, to ten, pozdrawiamy youtubera, i Orson Shadow, czyli stary dobry Marvin. Takie ich poziomy. Kontra, Underspol, o, jest kulturka. Abyshili, coś takiego, Kevin Han i Torg. Ciekawe jest, że... Nie, że drużyna czeka strzelców na rozkaz, tylko że właśnie po stronie niemieckiej znalazły się jedne siły USA. Czyli że jest to totalnie customowa gierka, zakładamy właśnie tutaj, że nawet chyba autentycznie widziałem ostatnio live'a, jak sobie 7TP robił z Kocha, nawet wbiłem na niego na chwilę. Grali tam sobie właśnie chłopaki. I zakładam, że to było właśnie grane z widzami, po prostu sobie ludzie dołączyli z czatu i tak to powstało. O, tak. No to co, będziemy patrzeć już jak coś wybrali. Radziecka Armia Szturmowa dla piesełko. Drużyna strzelców gotowa do akcji. Bo tych doktryn jest tutaj zdecydowanie za dużo, żeby wszystkie czytać. Na środku już pierwsze pojedynki, Niemcy powinni zwyciężyć. Marvin, kompania powietrzno-desantowa. Zabójstwo, broń i szybkie przejęcie. I 7TP, jeszcze takie rzeczy. Wybrał sobie kompania miejskiego tutaj szturmu. Rangerzy i takie tam bajery. Tymczasem jakby strona niemiecka, po której są zdradzieccy Amerykanie, jedyna kompania amerykańska, która... Kompania pancerna walczyła po stronie niemieckiej. Kevin. Rezerw strategicznych, doktrynka. I co tu jeszcze? Underspol. Anderson może bardziej tego... Z Matrixa, wykorzystanie zasobów. Panie Anderson. Dobra, czyli tak, po prawej to alianci tutaj zyskują przewagę. Musimy się skupić przede wszystkim na zielonych, czyli tutaj. Oddziały powietrzno-desantowe od Marvina. Marvin zdecydowanie patrzył sobie jakiś poradnik, jak tutaj dobrze rozpocząć sławnym otwarciem na Pathfinderów, czyli jednostki świetnie walczące na daleki dystans.
takie zwiadowcze amerykańskie, fajne. O, Kubelwagen tutaj goni tutaj biedne oddziały poborowych. Lewa flanka też zabezpieczona. Ciekawe, czy znowu będzie tak jak praktycznie w 90% przypadkach, czyli ten most zostanie odcięty, wysadzony, zjedzony, zniszczony, cokolwiek się z nim stanie. Czy może jednak wreszcie będzie na nim atak? Tego praktycznie, co się praktycznie nigdy nie zdarza. To jest radzieckie oddziały amerykańskie. I natarcie niemieckie, szturmowe bardzo, wow, zaraz, jeden oddział grenadierów szturmowych, jeden oddział zwyczajnych grenadierów. Powinien, jeszcze został użyty sprint, żeby na pewno oflankować i być na dobrym dystansie, żeby pokonać tą drużynę strzelców. I tak też się stało. Zmuszeni do odwrotu, oczywiście wycofają się, nawet trzech ludzi przeżyło na tak małej ilości zdrowia. I są jednostki od Marvina. No one oczywiście były tutaj, ich największym koszmarem byłoby, gdyby te jednostki szturmowe podbiegły na bliski dystans. Ale na razie jest bardzo ładnie skąpiony za dobrą osłoną. Tylko czeka właśnie, aż Niemcy zaatakują. To on jest na lepszej pozycji, ma paliwo, ma zabezpieczony punkt zwycięstwa, dlatego nic się nie boi. I jakiś jeden oddział poborowy wszedł na plecy niemieckie. Raczej zbyt dużo tutaj nie zdziała, bo jest za dużo tych Niemców. Holzgrenadierzy i Kubelwagen się o to postarają. Zwłaszcza Kubelwagen. Wali ten karabiny maszynowe z bliska. I co to było? Jakby kichnął. Dziwne to było. I Kubelwagen bardzo dużo obrażeń otrzymuje, ale niestety nie udało się go dobić, zanim wykonał odwrót, czy tam wrzucił w steka po prostu oddziały Volksgrenadierów. Pozwolą zbudować tym poborowym worki z piaskiem, ale otrzymają oni całkiem sporo obrażeń. Tutaj walka na bliski dystans, ale saperzy szturmowi ze szturmgewerami się postarają właśnie, żeby poborowi wykonali odwrót. Zdarzyła się tutaj lekka flanka. Jednostki Marvina zostały tutaj oflankowane i szturmowcy niemieccy grenadierzy jednak zbliżyli ten dystans i zmusili wszystkie oddziały amerykańskie do odwrotu. Został tylko pan porucznik. I jeszcze tutaj na plecach ktoś tam, ten jeden oddział strzelców. Cały oddział grenadierów szturmowych został odstrzelony. I kolejny oddział grenadierów na samym środku bez żadnej osłony. Bardzo ciężki odwrót, ale udało mu się tym razem. Niemcy na szczęście tutaj nie mają dostatecznie chyba dużo liczebności, żeby się przebić. Jeszcze granat niezauważony, kolejny oddział pada. No cóż, nie wiem, ten Kevin, zaraz jaki on miał poziom? Kevin raczej nie prezentuje najwyższego tutaj, właśnie najwyższych umiejętności rozgrywki. Ale za to coś tam zrobił, szkoda, że stracił przy tym połowę swojej armii praktycznie, nie? Tak, jest, praktycznie został z niczym, ale nie może narzekać na braki w zasobach ludzkich. Czy awansował na jakiekolwiek fazy? Nie. Jak widać, on technologię ma w dupie. I nic go to nie obchodzi. No cóż, palą się tutaj w środku oddziały amerykańskie. Nie, to radzieckie, od Bumbura. Bambura nawet. Barburki. I ciągle ich nie wycofuje. To nie jest chyba najlepszy pomysł. Podoba mi się też bardzo. O nie, znowu, dobra, Niemcy to robią już. Niemcy odcinają granat. Kolejny granat zapalający do środka wleciał. Ale już widzę, że Niemcy odcinają, właśnie nie chcą się bawić na tym moście, wolą mieć spokój. A szkoda. Może alianci coś poradzą na to. Granacik poleciał. Na zdradzieckich Amerykanów, oczywiście jednostki tyłowe, dzięki doktrynie tutaj, którą wybrał 7TP, mają możliwość właśnie ulepszenia na takie granaty nasadkowe, po prostu. Normalnie mają oczywiście w umocnionych stanowiskach, muszą wejść do środka. I mają pasywnie ten, taki tam wyrzutnik granatów nasadkowych, a tak to można im dać. Po prostu zawsze przy sobie mają. I Marvin na razie ciągle z tymi swoimi lekkimi oddziałami Pathfinderów. Lada moment będą miały po pierwsze poziom umiejętności. No i widać wymiany takie na całkiem bliskim dystansie i oddziały zostały odstrzelone. Tutaj to jest Torgr. Stracił swój oddział cały jednostek tyłowych, miał nawet bara, nie wiem czy skradzionego, czy zabranego ze sztabu, ale to było dziwne. Zrobił sobie umocnione stanowisko, również w bardzo raczej takim dziwnym miejscu, jakby po co tutaj jest ten zasięg. Dobra, na ten domek może jeszcze, ale tutaj cała taka linia jest bez sensu, akurat by może starczyło dotąd. No tutaj gdzieś tam chodzą z jakimś tym. Tutaj powinien być już inny oddział, który pilnuje tą flankę właśnie, żeby nie dało się tędy wejść, o, za tą osłonę. Ale okej, to jest jego sprawa. Moździerz tutaj od 7TP ostrzeliwuje tam to umocnione stanowisko. A na środku to Ruscy. O! Będzie smród! Jaki tekst, nie słyszałem go jeszcze nigdy. Drużyna zwiadu lekkiej piechoty Jäger, ulepszany już na karabin snajperski GWR-43.
A tutaj tak jest, wszystko odcięte, chociaż w sumie ty, rozwalone. A, bo wpadli na minę pewnie i rozwalili wszystkie zasieki, które tworzyli, Boże. Uuu, szykuje nam się niezła flanka, połączone siły tutaj marwinowsko-sawentepowskie. Pan porucznik, pan kapitan. Jeszcze oddział doświadczonych strzelców, uuu. I wychodzą na plecy MG-42. Nie zmienia dostatecznie szybko pola ostrzału. Ale Niemcy mają też dosyć liczne siły, ale poleciał granat kompletnie niezauważony. Dwa granaty wlatują, puf, puf, puf. Masakrują dwa oddziały pana porucznika i kapitana. Wszyscy muszą zostać tutaj odwróceni. Oddziały zaperów szturmowych od Amerykanów z radzieckich. Nie mają jeszcze ulepszonego miotacza ognia, ale pan kapitan od Marwina to będzie trudny odwrót. Przez sam środek, czy uda mu się kogokolwiek odstrzelić? Chyba nie. Został niestety tutaj poświęcony, tak. Za późno wykonany odwrót. I pojawił się pierwszy czołg lekki Stewart. O, siema Jagódko, witaj, witaj, witaj. Całkiem długo ci dzisiaj nie było. I mamy zrzut spadochroniarzy, czyli Marwin wreszcie przyzywa swoich pierwszych twardzieli. Ciężki karabin maszynowy również pojawił się w sztabie. I znowu na plecy niemieckie. A znowu w tym miejscu. Tutaj zostało rozwalone, ponieważ Stewart wreszcie wjechał i rozwalił co trzeba. Lewa flanka dalej spokój. Niemcy czerwoni nacierają na środku, ale też jakieś bez większych sukcesów. Ogarniają sobie teraz tutaj od Anderspola Transporters Flak. I tutaj jednostki tych spadochroniarzy, no prawie udało się odstrzelić w odwrocie ten oddział strzelecki z radzieckich Amerykanów. Dwa LKM-y są w drodze i praktycznie cały dół jest wolny dla jednostek alianckich. Zanim tutaj właśnie się przegrupują ci z radzieccy Amerykanie i ten upośledzony, no tutaj jakby, no nie da się ukryć, że no dolny poziom, czy tam na dolnej flance poziom z drużyny niemieckiej jest zdecydowanie nie najwyższy. Co idealnie podsumowują właśnie ta liczebność tych sił, liczebność zasobów i ogólnie technologia i te wszystkie rzeczy, co on podejmuje wybory. Wolfwagen wycofa się na niewielkiej ilości zdrowia. Chociaż w sumie środek też wcale nie jest jakoś super lepiej. Ten czerwony trzyma sobie tą flaneczkę, natomiast różowy nie może się kompletnie przebić tutaj, jakkolwiek w ogóle nie widzę jego jednostek. Schwerer Panzer w bardzo bezpiecznym miejscu został rozstawiony i jakiś taki lekki kontratak. Jezu, nie, znowu budowanie, co to jest w takim miejscu? Granat poleciał, niezauważony kompletnie. O, na ich szczęście nie zadał zbyt większych obrażeń, ale to, że budują sobie w ogóle umocnione stanowisko w takim miejscu, pod ostrzałem, to właśnie świadczy o tym, że to jest jednak niestety Torgr i Kevin, to jest 2 IQ Gaming. Patrzcie, on przez 1000 lat się kisi w tej bazie już, dopiero teraz jego jednostki wychodzą. Dlatego to jest, niestety, to jest pana olimpiada, to... O, co jest? Jakaś ścina. O właśnie, że gra usłyszała i się obraziła, no. Że musi znosić tutaj takich graczy. Ale dobra, no, każdy gra jak potrafi. I to też jest piękne. Transporter sfla... Uuu, co to? Wum, jaki zakręt zrobił, dobre. Chciał odlecieć pewnie. Sławny radziecki helikopter. Parakopter. Transporter z flakiem naprawiany tutaj na samym środku pola bitwy. Jest to dosyć ryzykowna opcja. Właśnie Stewart już jedzie go tutaj przywitać. I został użyty pierd. Zadymienko, zadymienko, ale gdzie jest Raketenwerfer? Gdzie jest jakakolwiek opcja przeciwpancerna? Nie trafił. O, Kubelwagen, też kolejny T-70 przyjeżdża. I poza kontrolą Transporter Flak. Tutaj jest... zostaje unicestwiony. Po prawej natomiast jednostki Marwina tutaj musiały coś uciec. Tutaj ten... Kevin dalej w sumie stoi, nie wie do końca jak żyć. Ma snajpera! Uwaga, moi drodzy, 11 minuta, snajper pojawia się w bazie i kolejny oddział twardzieli spadochroniarzy dla Marwina już zeskakuje. Major. No, znowu na plecy, ciekawy wybór, ale chyba jednak zbyt ryzykowny. Właśnie zanim jeszcze zdążą wylądować i się kompletnie, konkretnie nawet rozłożyć, zostali praktycznie wszyscy zmasakrowani. Dopiero teraz neutralizują punkt, ale oczywiście 5-osobowy skład, zaraz będzie jeszcze tego... O Jezu, granat niezauważony, no spoko, spoko. Tylko czemu oni nie idą... Czemu... Dlaczego? Ale... Ale co... No, może jeszcze snajpera zabiją, to byłoby fajne. No, więc to tylko pokazuje, jaki tu jest poziom po stronie niemieckiej. Tam na tej górze. I Kubelwagen, tak jest, no Kubelwagen. Jest 11 minuta, Niemcy dalej nie mają żadnego pojazdu. Wreszcie dobra jakiekolwiek pierwsza broń przeciwpancerna przychodzi.
obersoldaci z STG z celownikami podczerwieni. Jakaś tu umiejka została użyta, ale chyba przez pana majora? Tak mi się wydaje. Coś musiał tutaj przelecieć artyleryjskiego. Oddziały pancerfusilierów z dwoma pancerszrekami. Unicestwiają tego T-70 żularskiego. O, siema koka. MG, po prostu wiesz, w pięknym miejscu rozłożony, po prostu tyle chroni tutaj rzeczy, że aż szkoda gadać. Marin ma własnego tutaj CKM-a rozstawionego. Ale przy tak dużej ilości jednostek wroga to może być ciężkie, zwłaszcza właśnie, że z góry. On się skupił na oddziale grenadierów. Stewardzik sobie jeździ. Nie, oni dalej tu siedzą, nie, no i widzicie, patrzycie, co to jest, to nie jest gra na ludzi, to są boty. Znaczy, nie chcę tam nikogo urazić czy coś, nie, tylko no, po prostu mówię to, co widzę, no nie będę tutaj owijać w bawełnę, że tak, gratulujemy, pan się stara i jest bardzo dobrze, no nie, no ja po prostu tłumaczę to, co widzę, to jest bot gaming. To jest po prostu i ci stojący 20 lat w tym miejscu i również tutaj ci. Snajper, który pewnie żadnego strzału nie oddał od 50 lat, no właśnie. Masakra, to jest... Każdy gra jak potrafi, ale Chryste panie. T-70 skradziony. Od tego Abschlittera jakiegoś. Główne działo zniszczone i jeszcze jeden, proszę, że w ogóle najlepiej nie wycofywać, tak? O, dobra, w ostatniej chwili. Że chociaż Seven gra dobrze. Chodzi o to, że tu nie da się grać źle. O to chodzi, na dole zwłaszcza, nie? Po stronie tej... po stronie aliantów. Tu nie da się grać źle, bo przeciwnik po prostu to jest... O! No, no, po 5 minutach faktycznie Niemcy ogarnęli, że przydałoby się odbić ten punkt. Co to w ogóle siedzi? O, jakiś taki oddział spadochroniarski, tylko nie wiadomo po co i na co. Obstawia sobie tego, może myśli, że ten, jakby tu boty przyjadą, jakieś wydarzenie na mapie będzie nagle, skrypt się odpali. Niemieckie oddziały przyjadą. Niestety złapany z ręką w nocniku oddział z moździerzem 120 mm. O, siema Franz. T-70, uszkodzony silnik, ale znowu jakby nie ma za bardzo tutaj do tego follow-upa. Nie ma co go dojechać. Co my tu mamy? Maxima na maksymalnej odległości przygwoździł te oddziały. O, Ruscy też nie... Czemu on się wycofuje tak ten, nie odwrotem takim epickim, szybkim, błagam, Formuła 1. Nie, oni go odprowadzili po prostu za rączkę, nie, truchtem. Jest jak na WF jakieś kółeczka robią. Ostrzał artyleryjski, kolejne umocnione stanowisko. Snajper, być może pierwszy kill snajpera. Poleciał granacik i idealnie w snajpera. Bardzo mocno ranił te oddziały. Ale to jest, widzicie, to jest bot gaming. To jest snajper zabity. Oni chodzą w kółko, on klika AI w ziemię, to jest wszystko. Nie unika granatów, nie używa umiejętności, nic. O, jeszcze ten spadochroniarze się wycofają. Drugi poziom doświadczenia, ładnie nawet. A to jest straszne. Granacik. Oddziały panze. Przelot mamy sztuki co fuz. Całkiem niezły, bardzo mocno ranił oddziały radzieckich tutaj soldatów. O, ale bez osłony, ostrzeliwani przez tego Stewarta jeszcze od dołu, Panzerfusilias muszą się wycofać. Oddziały obr soldatów z takim sprzętem, jakby tak długo są na polu bitwa, mają tylko 3 kile, to nie świadczy też dobrze o ich wykorzystywaniu. I T-70 wreszcie został tutaj załatwiony przez rakietę Werfera zapewne, który się wycofuje. Kolejne oflankowanie się szyku. Wow, patrzcie, to chałubice samobieżne. Obrywanie. Nie. Patrzcie na to. Ten Torga jakby wiedział, że sobie nie poradzi. Wiedział, że nie ogarnie tej flanki, to po prostu zrobił co? Umocnione stanowisko, które osłania prawą flankę, zainwestował amunicję, żeby się z tamtej strony chronić. Nie, to jest naprawdę. To jest kampania gaming. My patrzymy, to jest misja z kampanii. Ofensywa nie w Ardenach, ale. Ofensywa w Wariatkowie, może coś takiego. Chryste panie. Dawno nie było takiej gry. Śmieszne jest, to mi się podoba. Fajne. Szkoda, że tutaj lewa flanka właśnie, w sumie znowu właśnie ten most jakby został pozbawiony jakiejkolwiek wartości taktycznej i nikt nie chce nim przejechać. A byłoby to fajne, tutaj patrzcie jak umocnione od piesełka wszystkie 3 punkty na paliwo, alianci po prostu pływają w tym paliwie. Co to jest? Pan porucznik z dwoma bazookami strzelił, ale... Aha, chyba w to. Ale nie do końca trafił. Pancer 4, ale z tym graczem to się boję, jakkolwiek zostanie on wykorzystany, jeśli w ogóle zostanie wykorzystany. Tutaj jakieś oddziały ze szturmgewerami pokonają tych poborowych. I coś tu przyjeżdża. KW-8 z miotaczem ognia, jak i również
Marvin przyzywa swojego niszczyciela czołgów. Sam ma w sumie dwie hobice. To jest bardzo fajnym wyborem, zwłaszcza kiedy ten bot tutaj, na którego on gra, buduje te całe stanowiska umocnione, stanowiska bojowe. Działo przeciwpancerne kontra wybuchy, eksplozje. Co tu przyjechało do bloku? Pancer 4. A tak walczy z... Oj, co toś wystrzelił? Gościa z prędkością światła. Ale dwa niszczyciele tutaj zaraz mu wybiją z głowy ten pomysł ataku z tej flanki. Działo przeciwpancerne, ciągle aktywne, zaraz rozwali artylerię, jak to jest możliwe? Dobra. Połowa zdrowia dla tego pancera 4. Jest oddział pancer Grenadier, tylko czemu ciągle na plecach? Czemu ciągle jeszcze nie oddał żadnego strzału? I od razu, za późno. Cztery strzały wystarczyły, żeby rozwalić pancera 4. Natomiast pancer Grenadier dopiero teraz oddali strzały. Ale na nic to się zdało. KW-8 Migdacz bardzo ładny przelot ogniem tutaj zrobił. Miotnięcie ogniem. Zneutralizował rakietę Werfera. Matko. T-70. Trzeba do nas strzelać, ale już widzę, że to będzie raczej dłuższy pojedynek niż krótszy. Dlatego zakładamy, że z takimi rangami to potrwa nawet i ponad godzinę. To jest niestety smutne. I T-70 w 18 minucie zostaje zniszczony. To jeszcze używa T-70, no dobre pytanie. W stanie coś zrobić. No wybił, ale w jaki sposób, to jest bardzo ważne. Trzy oddziały, co jest? Ale tutaj dopakowani, patrzcie na to doświadczenie. To jest bardzo groźna siła, nie? Trzy oddziały tych tutaj Pathfinderów. Mają jeszcze pewnie właśnie bary wszelakie i takie różne bajery. Jeszcze LKM-y nawet mają, To już w ogóle na daleki dystans to są niszczyciele, to są zabójcy. Mordercy bez serca. Granaty! Da, nasadkowe, ale i tak jakby Niemcy schowani tutaj mniej więcej za dobrymi pozycjami zmuszają ich do odwrotu. Co tu się przebiło? Kubel! Jak? Kubel rozjechał w drut kolczasty, przebił się przez te wszystkie tutaj oddziały, wjechał na plecy i zaraz zostanie spalony przez KW-8. Tego jeszcze nie grali. 85, może ty? Maksymalnie niemalże doświadczony. Znowu przelot sztuki cofus. 85 mu przywaliła chyba w bok, ale jak widać, jeszcze chłop to przeżył. O Boże! Ja też dokładnie jak tak widzę właśnie ile jeszcze zostało tej gry, to tak samo mówię, o Boże! I co nas jeszcze tutaj patologicznego spotka w ofensywie w Wariatkowie? Lekka cisza na froncie i co tu przyjechało? A Schlichter, czy jak mu tam przyzwał sobie czołg Tygrys? Underpol ma właśnie tylko z tego swojego sztuka cofus, 10 kili na razie na koncie. Trongr to ciągle właśnie jakiś tutaj na dole, za dużo oddziałów saperów szturmowych, jak na razie widzę. No i oczywiście totalna masakra po stronie Kevina, to już nic nie ogarnia, miał jednego pancera, stracił go i tyle. Ostrzeliwują tutaj przelot od aliantów lot rozpoznawczy, od Bambura. Co to jest? Yeah, 7TP, ostrzał z Kaliope. Całkiem ciekawe miejsce, jest tutaj tak naprawdę tylko nieruchome ciągle. I już zneutralizowana załoga tego rakietem Werfera. Ciekawe, że nawet się nie ruszył, nie? Moim zdaniem dużo świadczy, zawsze dużo mówi o graczy. Czy reaguje na to, co się dzieje? 7TP, jego niszczyciel. Pojedynek z Tygrysem. Co to jest? To jest po prostu bot ustawiony na budowanie budynków. Bot z archetypem żółwia, że on buduje się, umacnia tylko. Bunkier uzupełniający w takim miejscu. Super partia. Mamy jeszcze atak rakietowy z P-47 od Marvina. Stracił chyba on cały jeden swój oddział, tak. Nie stracił, tak, uciekł, nie, przeżył. Dobra, już myślałem, że tutaj zginął, bo się tak gościu obrócił płonący. I rakiety lecą. Trafił niestety w budynki. Czołg
czołg leki. Tutaj dwa niszczyciele czołgów się pojawiły. Jest cała ekipa, szkoda tylko, że nie ma żadnego działa przeciwpancernego. Znowu atak rakietowy. Czołgi przeciw tutaj niszczyciele wjeżdżają, te Jacksony. I jedna chałubica samobieżna oczywiście. Chodu. Po prostu użycie tak jakby młotkiem próbować rozwalić nie orzecha, ale nie wiem, gumisia na przykład, nie? To byś zjadł i tyle. Ale okej. Wjazd jest na pewno potężny. W bardzo dobrą stronę odwrócone stanowisko bojowe. Dwie chałubice samobieżne. O, tutaj kolejne piękne stanowisko. Cudowne jeszcze z wewnątrz tymi saperami. Genialna ta sprawa. Tutaj w ogóle, co to jest? 85, ten z miotaczem ognia. Tygrys na połowie zdrowia tylko lata. Coś tutaj zdecydowanie nie wyszło. Schwerer Panzer broni w ciekawym miejscu punktu zwycięstwa. O, coś tu się rozleciało. Jedna z niestety z haubic samobieżnych. Tutaj snajpuje ich ciągle działo przeciwpancerne amerykańskie, które tym razem nie trafiło. I od 7TP granacik leci. Wchodzą komandosi. Rangerzy, co ciekawe, ulepszeni, znaczy ulepszeni, wyposażeni na dwie bazuki. To się nie widzi zbyt często. Oj, niestety upuścili jedną z nich. Oni są oczywiście ekspertami od bazy, więc lepiej po prostu sobie z nimi radzą. Więcej zadają, większa przebijalność. Ale no, wiecie, widzicie, rozumicie, no. Czołgi mają niszczyć właśnie takie rzeczy. Dwa niszczyciele czołgów, a nie jacyś tam rangerzy. O, siema Bombiarz, że chwilę cię nie było. No, to jest Pato Gaming. To jest, na spokojnie tą grę można byłoby nazwać ofensywa w wariatkowie. Tylko tak. Strzelać do tej piechoty. Ciekawe właśnie, że alianci pomimo jakby takich tutaj sukcesów nigdy nie mogą odbić tego punktu zwycięstwa na północy, który wydaje mi się nie jest jakoś super broniony. Sami mają dużo opcji wszelakich ciężkich czołgów, właśnie 85 już dwie się pojawiły. Dlatego tym bardziej jest to zastanawiające. No tutaj na dole to mówię, to nawet bez komentarza, to jest jedyna rzecz, która może zagrozić pojazdom, to jest to biedne działo, które niczego nie zniszczyło. Ewentualnie jakiś pan tam z bazuką, który też nie ma żadnych sukcesów. I jeszcze ten tutaj Kevin, który jak widzicie, no jego build to już jest totalny bot gaming. Wjazd 85, bardzo głęboki, neutralizuje ten skradziony T-70. Ale dwa rakietem werfery sprawiają, że jest on poza kontrolą. Zizgan tutaj próbował pewnie ostrzeliwać na maksymalnym zasięgu do już Führer Panzera, ale kompletnie tutaj z tego ataku alianckiego nic a nic nie wyszło. Kolejny ostrzał ze sztuki Cufus. Bardzo dziwny, kompletnie bez sensu, nietrafiony, po co, na co, nie, nikt tego nie rozumie. Ale tymczasem tutaj od 7TP Calliope nawala. Znowu bardzo dziwne miejsce. Dlaczego tutaj? Dlaczego na przykład nie tutaj, kiedy jest 500 oddziałów, tylko w to miejsce, gdzie jest jeden rakietenwerfer? Mówię, no takich decyzji trudno mi zrozumieć. Tu powinien być właśnie tak, stop i ten gracz przychodzi i nam tłumaczy swoje decyzje życiowe. Ale niestety tak się nie stanie i bardzo pięknie tutaj postawiony po prostu w najlepszym możliwym miejscu, nie? Pojazd leki, który schodzi na jednego strzała, idealnie właśnie został ściągnięty przez T-34-76. Pięciogwiazdkowy kubel. Nie, tutaj nic już nie jest dziwne. To jest moje, to jest wariatkowo. Tu wszystko jest możliwe. Autentycznie. Nie ma, nic się nie powinno już dziwić. Tu są gracze i są gracze. Uuu, wreszcie jakiś większy atak niemiecki. Szkoda tylko, że wszyscy zbici w grupę. Idealnie właśnie na cel jakiejś takiej artylerii albo takiego tutaj teciaka. 85. Chociaż nieźle nawalają tymi pancerszrekami. I zneutralizowany nawet się nie ruszył. Tutaj dwa niszczyciele od 7TP. Czekają. Problem w tym, że Niemcy nie używają czołgów, tylko właśnie zmasowanej piechoty. Wreszcie to oddziały też 11 kili, jak na takie oddziały to jest zdecydowanie zbyt mało. KW-8 kontra Rakettenwerfer, wszyscy zneutralizowani. No straciliśmy. Ale to są takie pytania bez odpowiedzi właśnie. Gdzie są na przykład broń przeciwpancerna? Nieprawda, był jeden, ale był jeden Rakettenwerfer, nie? Był. Gdzie się, gdzie on jest teraz, mi powiedz, no właśnie. Tutaj dwie chałubice samobieżne. Jakiś zdradziecki niszczyciel Wolverine sobie tutaj jeździ na plecach. Ciekawe. Środek zajęty ostatecznie przez Niemców. I ktoś tu coś użył. To nic innego niż atak rakietowy od Marvina. Przyda tutaj swoje myśliwce P-47 z rakietami. T-34
tygrys zaatakowany rakietami z dwóch stron jednocześnie. Samoloty muszą tutaj wykręcić teraz. Haubica czeka na rozkazy, super, dzięki. O, co tu, jaka masakracja, niestety właśnie to oddziały, one nie działają zbytnio z bazookami tych rangerów, nie? Dostali zmasakrowanie w kilka sekund. I niszczyciel Wolverine tutaj niby jeździ, zniszczył jedną haubicę marwinowską. Ale chyba nawet ten lekki pojazd, którym jest... O nie, jednak udało się, patrzcie, szybko przeładował, ale już właśnie kolejne dwa niszczyciele przyjeżdżają. Dwie haubice rozwali, czyli Marvin dał się zaskoczyć. Nie był tutaj dostatecznie przygotowany na taki pseudo z dupy kontratak nielogiczny. Jego niszczyciele były zdecydowanie za daleko, żeby zareagować w porę. Ale oddziały elitarne tutaj zwiadowczo takie spadochroniarskie mogą nacierać. Stanowisko zostało zniszczone. Tutaj nawet teczek został postawiony, żeby naprawiać punkt zwycięstwa zajęty dla aliantów. Nie ma Niemców, po prostu nie ma Niemców. Co tu się odwala? Dlaczego? Dlaczego postawił sobie sztab grupy bojowej w tym miejscu, skoro tak jakby ta mapa jest taka... Mówię, to jest tyle pytań, aż nie chce mi się gadać, po prostu. Nie chcę się denerwować. Nie chcę, nie chcę. Bardzo duże zgrupowanie oddziałów marwinowskich. Wsparcie jeszcze tutaj haubicy. I cały niestety jeden oddział został zabity w odwrocie. Reszta powinna się wycofać, mają maksymalne doświadczenie. Ale niestety jeden oddział tych całych Pathfinderów trafiony został pociskiem haubicy. As tygry... Nie, nie, nie. To jest as tygrysów, ale w rękach tego wariata. Mówię, to jest Outlast Gaming tutaj, ten pomarańczowy. Nie chcę go obrażać oczywiście pod żadnym wypadkiem, po prostu mówię to, co widzę, nie? Nie mam do jego osoby nic, tylko po prostu to, jak gra, to jest Outlast Gaming. To jest ucieczka za wariatkowa. Albo może właśnie wejście do wariatkowa. To, co tu się dzieje, te oddziały, patrzcie. Żadnego paka, tylko ten tygrys as. Jeden oddział naprawczy. Co to jest? Jak on chce naprawić tego tygrysa w przyszłości? Nie wiem, to jest zagadka. O, i znowu wystawiony bez żadnej osłony, bez żadnego wsparcia. No właśnie, zaraz dostanie granatami pepans, uszkodzą mu silnik. Paczuszka została rzucona, ale sam siebie chyba wysadzi bardziej niż przeciwnika. Genialne wreszcie użycie tutaj sztuki Cyfus. O, tutaj Andersona. 18 kili, dwa oddziały poborowe zostały zabite znowu. Słychać tutaj Shermana Calliope. Postrzeliwuje on tą miejscówkę. No z takim raczej chyba marnym skutkiem, zobaczmy jak to wygląda. Zero zabić, no 14 kili, w sumie coś tam zabił. Ale nie widać, żeby to miało większy wpływ. Marvin się przemieścił swoje wszystkie oddziały na środek. Tylko po co? Znowu tygrys wystawiony bez żadnej osłony. Ostrzeliwany przez dwa niszczyciele. Outlast zewnętrzny, właśnie początki Outlasta tam są. Zanim twórcy jeszcze grę stworzyli, pojawił się właśnie Kevin. Kevin i jego styl gry. Nienawidzę karabinów maszynowych. Po co się do armii zapisywałeś? O! Mamy kolejną odklejkę marwinowską. Wjazd na same plecy. Po pierwsze, że takie coś zaistniało, to jest już pierwszy ten, a po drugie, że to działa, to jest jeszcze większa chorość. Że nie było żadnego zabezpieczenia niemieckiego przed takim czymś, nie? Żadnego oddziału, żadnego nic. I... O! Jeden z niszczycieli został zniszczony, ale drugi ma szansę rozwalić tego tygrysa. Przed nim pancerz, tak jest! Zanim sam poniósł śmierć, poświęcił Marvin swoje dwa niszczyciele, żeby dopaść tego tygrysa, nie? Ale mówię, to, że jak widzicie, tutaj żadnych Niemców, nie? Żadnej kontroli terenu ze strony, zwłaszcza tych dwóch niższych tutaj graczy, nie? To jest właśnie to, nie? O, matko przenajświętsza, co ja komentuję? Obrysodaci nie zajęli punktu zwycięstwa. A znowu bardzo fajny atak, trzech jednostek piechoty kontra dwa czołgi. To jest bardzo dobry tutaj deal. Karabin maszynowy został zneutralizowany. I świetnie, i możemy się wycofać. Chłopaki, robota wykonana, spadamy do bazy. Cudownie. Wunderbar. Ausgezeichnet. Raketenwerfer. As tygrysów tutaj namierzył te dwa. Jaki zwrot nagle zrobiły w prawo. Są też te oddziały. I jeden teciak już został zlikwidowany. Jeszcze tutaj tylny pancerz, dwa pancerfausty. Nie, pancerz Shreki. Prawie został zniszczony, ale Marvin tutaj właśnie ma bardzo dużo amunicji. Używa znowu ataku rakietowego. Jezu. Pum, pum, pum. Pojazd dowodzenia zatrzymał się. Trwają działania.
Pojazd zatrzymał się. 7TP i jego niszczyciele czołgów też bardzo wystawiane na ostrzał. Pancerz, co tu? Nie, że wysiew. Ambulans znowu. Jak do tego doszło, że alianci dali sobie wprowadzić tutaj znowu jednego niszczyciela czołgów od wroga? Jezu, czy ktoś jeszczekolwiek chroni jakkolwiek te linie? I wjeżdża na plecy! Atakuje tylny pancerz tych niszczycieli. Co tu się dzieje? No, znalazł wszystko, tu nie ma nic. Nic nie ma, nie jest w stanie mu zagrozić. Jakby tu były dwa takie, to po prostu... Artyleria go ostrzeliwuje, czujecie to? O, idą dopiero ci z bazukami. Tylny pancerz atakuje. O, wreszcie coś tutaj złapało, kolejny niszczyciel. Ale zanim zdążył jeszcze tego chyba bardziej doświadczonego, tak, bardziej doświadczonego Kaliope unieszkodliwić, ale będzie można go naprawić i zająć znowu. Ostrzał fosforem przy użyciu M110 zapewni naszym ludziom osłonę. O, ostrzał fosforem, dzięki. Dobra, znowu marwinowski blok tutaj chodzi. Powinien sobie na spokojnie poradzić z tymi właśnie tutaj saperami szturmowymi. Ale to jest taka horrorz gaming, to jest po prostu te style gry tutaj, te zagrania, te taktyki. Najgorsze, że to się wszystko udaje, nie? To jest niesamowite. O, patrzcie, Niemiec! Widzieliście kiedyś coś takiego? Niemiec tego, T-70. Genialna sprawa. O, skradziony re... nie, dobra, odzyskany Raketenwerfer. Bar Rangers, nie, Michcio, siema, ale nie, nawet nie pytaj, co tu się dzieje, nie pytaj, błagam cię. Zrób chociaż mi taką przyjemność i nie pytaj o tą choroszcz. Nie pytaj o to wariatkowo. Ja ci nie odpowiem w żaden sensowny sposób. To jest gra z Marwinem. To jest, patrzcie, o, możecie, poznajecie tego gracza. Więc tutaj to jest wszystko możliwe. Co tu przyleciało? Znowu jakieś cheaty zostały użyte. Kto? Niemcy? To jest ogień zaporowy z chałubicy, 240 mm za 200 amunicji. Chwilę przerwy na froncie, tutaj dalej całe te połacie terenu, nikt ich nie kontroluje, nikt nie wie, czy nagle nie nadjedzie, nie wiem, 50 czołgów. O. Wszyscy się zbroją. Czemu nie pilnuje plecy? Artyleria nawala. O! Jest ostrzał. Broń! Do tyłu! Ta artyleria jeszcze tutaj nawala. Uuu! I sztuka CFU znowu zabija jakieś oddziały. O! Chociaż w sumie piesełko też ma już niewiele tych sił. Robi tylko i wyłącznie niszczyciele. A znowu jest przedarcie. Jeden właśnie tutaj z czołgów. Kolejny ambulans będzie wystawiony na atak. Uwaga! I kolejne straty. Jest jedno działo przeciwpancerne. I kolejny ambulans zostaje zniszczony. Poleci granat przeciwpancerny. Tak, zdążył. Poleci, coś rzut. Jest, leci. Jest, magia kocha. Uszkodzony silniczek i tutaj faktycznie już odwróciły się te niszczyciele. Ale że naprawdę taki wjazd tutaj działa. I kolejny Wolverine rozwalony. Ty, wam też to przypomina Tower Defense? Tak jakby właśnie ten tutaj Togr, który przyzywa sobie te Wolveriny, tak jakby puszcza falę, nie? Że to jest Kingdom Rush i on puszcza sobie jednego czołga, oni próbują go przechwycić, a on niszczy im różne rzeczy. Tower Defense, fajnie. Czyli w Kochu też jest wiele trybów rozgrywki, których nawet nie wiedziałem. Panzer 4 zostaje zniszczony. 80, te ciaki też widzę, jeden za drugim palają jak muchy. I pojawi się Kungstiger. Znowu to, no to jest dzień świra, bo myślę, że to jest dzień świstaka i świra w jednym. Zizgan zneutralizowany, skradziony niemiecki, czy radziecki T-70 ciągle żywy. Granaty! Oddziały z tutaj saperów, nie? Na pierwszej linii giną. Kaliope, mniej więcej tutaj z bezpiecznej odległości jeszcze wyprowadzają ataki. Uuu! Kingstiger z ulepszonym dowódcą czołgu. Czyżby kolejny atak rakietowy? Tak jest. Marwin tutaj ma tak dużo amunicji, może przyzywać ją tylko i wyłącznie na to. I Kingstiger w całkiem takiej niekorzystnej sytuacji. O, i chyba po prawej zbierają się Niemcy do ataku. A z Tygrysów nie w pełni naprawiony, ale ładnie doświadczony. Też tutaj przemierza pole bitwy i Marwin, o, znalazł troszeczkę cięższego tutaj wroga. Mimo, że dowodzi nim tutaj ten Kevin, a to dużo zmienia, ale...
O, wszyscy w odwrocie, jak teraz ten tygrys będzie tutaj właśnie walić. To ledwo kto ma szansę tutaj przeżyć, uciec. O, do sztabu. Nieprzyjaciel chce przejąć naszą strefę. Wytryhardować się customy gra po to. O, i mamy tego asa tygrysów. Natrafił on na dwa niszczyciele czołgów, które chyba mają szansę go upolować. Tak jest, znowu mamy piękne zagranie. Nie masz żadnego praktycznie większego wsparcia przeciwpancernego. On jeszcze podjeżdża, tak, został rozwalony, nie? To jest najlepsze użycie tego asa tygrysów, nie? Bez żadnego działa przeciwpancernego. Dwie artylerie, nawet jednostki piechoty zaczęły uciekać. O, nawet strzelcy nie rzucili granatem przeciwpancernym, nie? Więc to jest piękne, to jest... To tylko tutaj takie rzeczy, nigdzie indziej tego nie zauważycie. O, jeszcze odwrót też jest świetny, nie wiem co oni tutaj... Dobra, przyzwali ostrzał. Ale na co oni jeszcze czekają? Czemu się nie wycofują? Mając jeden zdrowia, granat przeciwpancerny jest dla słabych. Nie będziemy go używać, to jest niedżentelmeńskie. Miotaczem ognia go może tak zabiją, załogę. O, jeszcze z bliskiej odległości Kaliope tutaj rozwala całego tego bloba. Najlepsze zagrania ze strony drużyny niemieckiej tutaj na dole. Piękne, piękne po prostu. Oczy krwawią. 85. Kontra jeden oddział. Jeden oddział False Grenadierów. Ta, wszystko tracą. Ten Torga zaraz też nie będzie miał żadnych oddziałów. Widzicie to, on ma dwa działa przeciwpancerne. Problem w tym, że one są kompletnie odklejone. Co to tak strzela? A, Raketenwerfer, jo. O, niestety ten jeden marwinowski niszczyciel został zniszczony przez te oddziały Panzer Grenadier. Aż naprawdę mi... O, że w sumie ty KW-2 mógłby przyjechać, ale chyba nam się nie zdarzy. Bambur ma zasoby czy nie? No, czy zasoby? Już nikt nic nie ma. Już nie ma nic, porzućcie wszelką nadzieję. I kolejny Königstiger. W sztabie. Königstiger w domku. Napijcie się, przyjaciele. O, i zniszczony cały oddział. Jeszcze w naprawie polowej. Tutaj 7TP jeszcze jakkolwiek próbuje bronić honoru tymi niszczycielami czołgów. O, i znowu Königstiger zbyt daleko się wysunął. Zdecydowanie bez większego wsparcia jednostek piechoty albo zwiadu. Nie ma tutaj co liczyć na jakieś darmowe kille. Marwinowski blok tutaj masakruje oddziały niemieckie, które nawet się nie wycofują. Nie? On może zapomniał, że jest coś takiego jak przycisk odwrotu. Wszystko jest możliwe. Sztuk się pojawił tymczasem. O! Panzer Grenadier, no właśnie tak jakby, co, jak jest was plan na życie? Tutaj ten niemiecki MG42, jeden oddział grenadierów. O, tutaj zestrzelili go. Uuu, zleciał na most. Rozwalił się, miny nie zdążyły tutaj powstać. Uuu, Kaliope, podwójny ostrzał. O, w miejsce naprawy tego Königstigera. Jezu, co tu się dzieje? Wszystkie radzieckie gówna wybuchają. Panzerfaust, czyżby miał polecieć? Tak jest! Panzerfaust w ostatniej chwili jeden zdrowia. Nie! Jak? Jak on to przeżył? Ma jeden zdrowia, ale Panzerfaustlia to jest obronią. Fizdiec. Honor niemiecki został na szczęście tutaj w ostatniej chwili obroniony. Dwie jednostki Rangersów kontra Königstiger. No, z bazookami to sobie mogą, nie? Go połychtać po pupci. O, jeszcze fajnie celnie, że zamiast tych z bazookami to atakuje nie tych co trzeba. Tutaj w ogóle od osłony do osłony zostało użyte. Marvin zajmuje ten punkt w bardzo dobrym miejscu. Jest ten Stuxen i znowu Wolverine. Te oddziały, które są ulepszane nie wiadomo po co na te STG. W ogóle nie korzysta tak naprawdę właśnie z przewagi tego STG. One są dobre na średnim i bliskim dystansie. To co tu się odwala. Brak słów. Panzerfaust, że z pancerszekami to rzadki widok. Z 2 miesiące ich nie widziałem. No to widzisz, tu już są. Tu się pojawili. Szturm GBA, szybki ogień. Co tu się dzieje? Powiedz mi, co to jest? Jeden oddział biega w tej WFT, tu te dwa niszczyciele, KW-8. Szturmowcy sobie biegną za tym. Wykrywanie pojazdów zostało użyte, fajnie.
Chwila przerwy na froncie. Tutaj zabezpieczony ten most, którym nikt nigdy nie przejechał. Gdzieś są? Jezu, ten T-70 ciągle wśród żywych, to jest też niesamowite. O, granat dymny poleciał. Chcieli zająć ten punkt zwycięstwa Ruscy, ale chyba... O, sztuka co fus. Lecą rakiety. No, w takim całkiem ciekawym przelocie zostało to użyte. O, granat, wiązka granatów. Neutralizuje praktycznie wszystkich szturmowców. Gościu, tutaj piesełko został niemalże bez wszystkich sił. Zizgan na bliski dystans. Strzały z jeszcze tutaj Raketenwerfera. Krimstiger również jest obecny. Jakiż sens. Strzał jeszcze od Panzerfesylia. Z Panzerszekami. O, i 85 została rozwalona. Tutaj tego KW-8 też zostało uszkodzone, jego główne działo. Kolejny as Tygrysów się pojawił. Wolweriny 2 jeżdżą w tej weftę, nie wiedzą w ogóle kompletnie co się dzieje. I kolejny ostrzał z Kaliope. Wali na sam środek, neutralizuje rakietę Werfera co najmniej jednego. T-70 również dostał. Radziecki młodzież skradziony wycofuje się. I Krimstiger znowu za daleko wyjechał. Uszkodzony silnik jeszcze tutaj, specjalna amunicja została użyta, przeciwpancerne pociski. I Krimstiger zniszczony. Zbyt późny przelot bomb dymnych też zdecydowanie sprawia, że król upada. Granat, ogień, granat. O, niewycofane kompletnie oddziały. Puf, puf, puf. Oddział Panzerfesylias. I neutralizacja punktu. Jak na dole. Jezu, te jednostki same o siebie już nie wiedzą jak podjeżdżać, jak chodzić. Gdzie Marvin ma swoje niszczyciele? Tutaj czekają. Czekają na nie wiadomo na co w sumie, na okazję, ale... Ale chyba Niemcy ich odwiedzą. Dwa niszczyciele też są tych zdradzieckich Amerykanów. No i no, pyk, 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 no gramy w koda, prawda? Paintball, leci granat nasadkowy, nieuniknięty kompletnie i wszystkie oddziały wycofują się. Kolejny strzał w tego KW-8. Punkt zwycięstwa zajęty. Działo przeciwpancerne gotowe do akcji. Ja się co dziwię, że pada, wiesz, jak idiota. No, 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 daj spokój, daj spokój. O, i jest, patrzcie co się dzieje. Niszczyciele, tutaj nagle atak z boku. Jeden Wolverine wyjeżdża, niesamowite. Działo przeciwpancerne. Jo, jo, poza kontrolą. I po prostu wjechał, nie wiadomo po co w sumie. Wjechał, żeby zginąć chyba. Natomiast jego kolega czeka tutaj z tyłu. Sztuk też się rozleciał. No. Alianci w ogóle zwici w taką dużą grupę. Bardzo duże dla 7TP. Tutaj opcje artyleryjskie. Trzy aż kaliopy rozłożone. Gotowe tylko do strzału. O! Ostrzał ze sztuki cyfus. Jak widać, taki prawie zneutralizował tego tutaj działko Marvina. Blob kontra... Nie, z blob kontra blob i rak kontra rak. O, wreszcie jakiś niszczyciel się pojawił niemiecki. Jagdpanzer. No i co? Te dwie tutaj chałbicki, ale no, jak widać, ich doświadczenie raczej nie mówi, żeby dużo im się udało zdziałać. Ale Krimstiger również nieustawiony kompletnie na atak na jednostki pancerne. Tu od tyłu jeszcze wyjeżdża, ale atak rakietowy. Przez tą trochę hale, jakieś tutaj złomy, niełatwo jest atakować tego asa Tygrysów. I kolejny rozwalony działo przeciwpancerne. Jezu, tutaj tych wraków, nie? Tych biednych całych ambulansów się pojawiło. O, Marvin coś tutaj próbuje ugrać, ale to chyba nie jest dobry pomysł. Naprawy polowe tego Tygrysa. Oddziały grenadierów szturmowych, co one mogą mu zrobić? Nic. O, strzeliłem go ze tych pierdków. Ten odwraca swoją lufę. Nie trafił jeszcze, strzelił w ziemię. O Jezu, nadchodzą dwa oddziały z pancerszrekami. Jeszcze atak P-47 rakietami. I drugi poziom doświadczenia. I niestety amunicja płonie. Co świadczy o tym, że został rozlecony. Gwiązka granatów nieuniknięta kompletnie. Marvin znowu musi wycofać swoje oddziały. Na górze teraz większe sukcesy. KW-8 miotaczami ognia przeganiają Niemców. Jeszcze ostatni jakiś przelot tymi rakietami. As Tygrysów z uszkodzonym głównym działem. I jeden ciężki karabin maszynowy amerykański w tym domku przygwoździł całą armię niemiecką. Nie mają żadnego moździerza, nie mają działa przeciwpancernego, nie ma nic.
To jest, proszę państwa, armia niemiecka. Jak pan zemę z hitu? Pojawił się nawet tutaj KW-8, o Boże, KW-2, KW-8 są tutaj, to nawet dwa. Znowu poleciały chyba, oj. Chyba 7TP, tak jest, stracił swój ciężki KM w tym domku. I alianci mają mniej niż 300 punktów zwycięstwa. Tutaj siły się przegrupowują na dole. 7TP przyzywa sobie prawdopodobnie panem majorem lot rozpoznawczy. No ten lot raczej nie przetrwa zbyt długo, zwłaszcza że Niemcy mają tutaj Schwerer-pancery wszyscy. Chyba że nikt do niego nie będzie strzelać, spoko. Jagdpanzer tutaj na maksymalnym zasięgu próbuje atakować. Pimstyga. Walki pancerne. KW-8 chciał poszpanować, ale uszkodzony silnik. Czemu Pimstyger nie atakuje tego, nie fokusują? Ale za mało broni pancernej, co najmniej z 2 albo nawet 3 działa powinny być. I 7TP traci swojego niszczyciela czołgów. KW-8 również jest skazany na śmierć. Nie ma tutaj najmniejszych szans. Jest dobra, kolejny Raketenwerfer się pojawił. KW-2 też przyjeżdża. Zizgany są podprowadzane. Znowu tutaj zbyt długo był w jednym miejscu Kingstiger. Tylny pancerz mu tutaj, temu KW-2. Jeszcze co to jest? Czemu on pojechał na centymetr? Zniszczył to tego Jacksona, ale sam rzecz przypłaci to życiem. Czemu podjechał na... co? I Zizgany go dojeżdżają. Co tu się dzieje? Jagdpanzer na centymetr od wroga. Tego też nie grali dawno. Na dole jakiś wjazd. Kolejne dwa niszczyciele. Astygryz, o Jezu, pomasakrowane te biedne jednostki Marwina. O! Traci on właśnie swoje tutaj zasoby ludzkie, który nie może narzekać na ich braki. Ale o, co tu się dzieje? Jezu, wszystko, tak prawda? Jak to skampiona. Żeby tylko zniszczyć tego i tak naprawdę bezużytecznego asa tygrysów, nie? Fetis jeszcze, nie, powiecie, że nie zdąży. O Boże, jeszcze jedna salwa, o Jezu, o matko, nie, o nie. Jo, po ostatniej chwili. Po ostatniej chwili, widzicie, nawet nie ruszył nim. Ani ten, ani tym się nie wycofał, nic nie zrobili. Chryste, panie, naprawdę o zawoł mnie kiedyś to przyprawi. Boże przenajświętszy. Tego nawet działa przeciwpancernego nie obrócił. Nic, to. O Boże. Naprawdę, to jest straszniejsze ta gra niż oglądanie tego i komentowanie niż nie jeden horror. To, co tu się dzieje. O, Marwinowskie, maksymalnie doświadczone, dział przeciwpancerne. Wali do niego Sherman Bulldozer. Aj. O. Czy jest co, może ich tu powstrzymać? No tak średnio. Nie ma żadnego karabinu maszynowego. Na szczęście Panzergrenadier są tutaj sami praktycznie w pancerszeki uzbrojeni. A ci nie użyli sprintu? A, spoko. Tutaj znowu jakieś patologiczne walki oddziałów na jeden, w sumie nawet bez doświadczenia. Tutaj też mamy wielkiego sympatyka tych całych szturmgewerów z celownikami pod czerwienią. Pato gaming. Lubię oglądać zło. O, fajnie nieruszony w ogóle ten, nie? Raketenwerfer. O, dopiero teraz odwrót wykonany. Powinno mu się udać. Rangerzy mają właśnie swoje... O, mają Bara i LKM-a, ciekawe. Dwie chałubice, które w całym swoim życiu w sumie nic nie zrobiły. Dwa działa przeciwpancerne, które też nic nie zrobiły. I jeden bulldozer. 85, tylko na co ona to liczy? Zizgan został zneutralizowany, Raketenwerfer chyba strzela, nie strzela. Tu jest Raketenwerfer za to. I znowu ostrzał Kaliopę. Na jednego KM-a, tutaj na sam środek. Kolejny niszczyciel przyjeżdża. O i 85 leży i gryzie glebę. 17 osób to na żywo, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I od razu mówię, że nie oddam wam pieniędzy ze psychologa ani nic z takich rzeczy za to, co tutaj widzicie tą grę. To od razu mogę zapowiedzieć już. Co to jest? Jakiś lot zwiadowczy czy ostrzał z artylerii prawdopodobnie od piesełka? Tylko w tym miejscu? Błagam, powiedzcie, że to nie to. Błagam. Nie, to był chyba zwyczajny jakiś ostrzał, nie ten, nie taki. Tutaj teren dla aliantów zajęty. Ale to ziemia puryta jest w ogóle, nie?
Rakety M5W kontra trzy kaliopy. Pantera gotowa do akcji. Pantera gotowa do akcji. Gotowi do akcji. Dlaczego? Bo to jest magiczny rakiet M-Werfer. On jest, on był pobłogosławiony, podpisany jest on przez samego pana Adolfa. Kolejny ostrzał z kaliopy. Zobacz siły, no widzimy siły. No już nic nie ma. Brambur tam coś udaje, że ma. Marvin coś tam ma, ale jego niszczyciele i główne siły ludzkie zostały rozwalone. Tutaj znowu piękne wykorzystanie artyleryjskie, nawet ich nie ruszył. Po prostu traci te oddziały. No, może lepiej, żeby już nie przyzywał, bo to dobrze, że je stracił właśnie, że to może nawet lepiej. Po co to ma zajmować zasoby ludzkie, nie? O, trzy, nawet to widzimy, trzy haubice leżą sobie. Marvin chyba chciał zabrać. A to nie ma sensu, no to już lepiej już zabić mu, to nie chce innego, może zmieni plan, to mu jakoś odświeży umysł. No i tak z nich nie skorzysta. Z tych haubic. Straciliśmy dział przeciwpancerne, kolejny ostrzał. O, po to strzałem, co tu przychodzi? Dwa oddziały niemieckie. I znowu jakiś taki lekki Das Blobn. Dwie haubiczki. O Jezu, z dwoma pancerszekami, ty, widzieliście kiedyś takie ulepszenie? Ha, ha, ha. Saperzy szturmowi z dwoma. Jednostka gotowa. Czy tutaj ciągle ten jakiś pseudosztab do wycofywania się istnieje? Niby tak. Uuu, granacik niezauważony. Uuu, wiązka granatów. A to tutaj zostało przyzwane jakieś ostrzał potężnymi pociskami. Wybuch, eksplozje. A rangerzy maksymalnie doświadczeni. Kontra, no też bardzo elitarni obersoldaci. Ale jednak alianci mają więcej wsparcia pancernego. Chociaż ten Krimstiger, drugi poziom doświadczenia, 24 kile. Tutaj panterka sobie jeździ. Co to? Nie, nie, nie. Jezu święty, trzeci już w tej grze as tygrysów. To ile tych asów mają ci Niemcy? Już nie rozumiem, myślałem, że jest jeden tam legendarny as, a to widzę, że jest w produkcji. Niemcy mają fabrykę asów. No AT Gaming, zdecydowanie, tutaj Niemcy czy tam, no tutaj nigdy nie odkryli broni przeciwpancernej. To jest jakiś przedpotopowy wynalazek. Ostrzał z kaliopę. 43 kile na kaliopę. Ten ma 35. Dwa pojazdy rozwalone, nawet nie ma maksymalnego doświadczenia, nie? To jest właśnie kaliopę. No, rakietenwerfery tutaj coś udają, że robią. Rok na zaskrzydla. Trzy widma. I kolejny kaliopę. Bam, 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 bam. Straciliśmy załogę ciała. Sztuka Cefut również oddała kontrostrzał, ale jakby w kompletnie losowe miejsce, nic nie zrobiła. Ta sztuka Cefut przez całą grę tyle ma killi. No nie da się ukryć, że to całkiem sporo, ale pomyślcie, co by było, gdyby dobrze strzelała. To miałaby już tutaj jeszcze ponad 150. Wazji zgany. O, i na dole coś tutaj się wjeżdża, się wjeżdża. Czy Marvin jest gotowy na taki obrót spraw? Jego niszczyciele dopiero tutaj jadą. Ale pomoże mu tutaj jeszcze tak, dwa Jacksony od 7TP. Pum, pum. Nie, nawet nie ruszony. Nie, obraca się. O, dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Tylny pancerz wystawia, bam, bam, bam i zneutralizowany. Super, nie? Bez scoutingu, zaschowany za tym, genialne. Co na to as tygrysów? Czy sam sobie poradzi? A to do oddziału przeciwpancerne, Panzer Grenadier. No tak, nadaje się tytuł na standardnie. Umarł król, niech żyje król. Dziedziczenie jak z tego. O, Aranarchia, o, witaj, witaj, witaj po 1000 latach. Nie wiem, czy to jest odpowiedni moment, bo gra jest dosyć patologiczna. O, zobacz, co to jest? Zabili. I co? Przegrupowanie sił? O, jakiś moździerz się nawet pojawił, niesamowite. Czekamy na zadania ogniowe. Kolejny przelot sztuki Cefus, tylko znowu kompletnie na ślepo. I wyjeżdża as tygrysów. Co na to alianci? Puścił pierda. Dwa niszczyciele, dobrze, bardzo dobrze, bez wsparcia żadnego. Wbija się coraz głębiej, super. Dwa strzały z pancerszreków.
I as, kurde, użył nawet Blitzkriegu, ale o, jeszcze z góry, dobrze. Nie w ten, no właśnie, nie w ten sposób. Nie w ten sposób, dokładnie. To jest masakra. O, o. Czy to znaczy, że rozleciał się ambulans? Zaraz, 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 ty. Chyba samolot trafił w ambulans i musieli wypowiedzieć sanitariusze, czyli mamy już wszystko. Mamy pełen komplet, amerykańscy sanitariusze. Mamy Medic Gaming, din, 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 din. Medic Gaming! No, więc są już wszyscy do zestawu. Jak tam zdrowie? A, całkiem okej. Nie narzekam raczej. Zawsze może być lepiej, zawsze może być jak z Crusader Kings właśnie, mieć tam plus 10 do zdrowia, ale... szarża użyta, ogłuszona pantera. I lada moment będzie dobita w boczny pancerz. Co ją tutaj nawala w sumie? Teciak, o, dwa zizgany. Ty, jeszcze... ja pierdziu. Na maksymalnym zasięgu teciak ją tutaj dopada. O, moździerz zdążył się wycofać, to jest coś niesamowitego. O, pieprzo... O, czyli jednak... To był on pewnie, nie? No, no, dobrze, musiał się odwrócić, więc to długo zajęło, nie? Zapomniał użyć wstecznego. Niestety, wsteczny się zaciął w T-34. Ukradli. Ukradli bieg wsteczny i na wódkę przepili, dlatego zginął. Niestety, żołnierz. Medic Gaming! Że na rogę dla dzieciaki. O! Działko rozwalone. Tutaj pseudo przeloty. Uuu, sztuka co fuz. No, ostrza mogły być lepsze, no, ale coś tam trafiło. Ostrzał z ziemi? O, jest oważne. Znowu Kaliope neutralizują tutaj załogi. Rakietę werferów. Oj, to nawet całkiem nieźle doświadczone. Yeah. I wszystko tutaj. O, patrzcie, jaki idealny manewr, w idealnym momencie się wycofał. O, i tu znowu bez żadnej broni przeciwpancernej. Dan, 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 dan. O, niszczyciel, jest niszczyciel, ale teraz za daleko, nie? Trochę bliżej, coś, nie, 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 spoko. Mamy broń przeciwpancerną, tylko nie w tym miejscu. O, jest. O Boże. O, jeszcze sam trafił własny pojazd, genialne. Tu jest jakieś jedno działko przeciwpancerne. Ten wjeżdża w ogóle na plecy, ale... Prędkość oskrzydlania została użyta. O, manewry, coś tutaj trafił w beczki. O, no... No i co się dzieje? Tak długo w jednej pozycji są? To jest niesamowite. O! Chyba trafiły go w ogóle te chałubice samobieżne. No, to byłoby tyle w temacie. Historycznie T-34 nie miał wstecznego. To nie, ja słyszałem inną historię. Że miały, ale przepijali je ludzie, dlatego historycy pisali, że nie mieli. Nie miały nawet. Bo zawsze wykręcili, bo uznali, że tak by nie ma sensu się wycofywać bez ten rozkaz 227 i tam w ogóle, że tylko naprzód kazali jechać, to i tak sprzedawali to. Wsteka na wódkę po prostu wymieniali. O, dobrze, jest. Artyleria rozstawiana. Już tylko czekam, aż nie zostanie wykorzystana. Na górze widzę, alianci też wjechali wreszcie, taki czerwony, mimo że ma całkiem spore te siły. O! O, co jest? Co to było? Idealnie trafiło dwa czołgi, idealnie trafiło nic i idealnie trafiło dwa działa przeciwpancerne Zizgan. To było dziwne, to było bardzo dziwne. Oj, kaliopki coraz bardziej tutaj już przesuwają linię. Niemcy mają coraz mniej liczne siły. W teorii oczywiście, bo tutaj poprawię, to tam może być liczne siły, a to tak jakby tych sił, nieważne czy one są czy nie ma, i tak zawsze ich nie ma. Co tu znowu przyjechało? Kolejny niszczyciel. Marvin dostanie co najmniej medal właśnie przyzywania niszczycieli czołgów. Czy to poważne RP? To jest poważne problemy psychiczne. 21 osób to ogląda, pozdrawiam wszystkich. Bardzo mi miło, że akurat kiedy komentuję jeden z najbardziej patologicznych meczów w moim życiu, to wszyscy przyszli to zobaczyć. Cudownie. Bardzo mi z tym dobrze, że oglądacie mnie dla patologii. Fajnie. Ja to sobie zapamiętam, jak z Simsów. Moja noga, słyszeliście? Moja głowa. Jego... O, ja.
Jest do flaki tutaj prowadzi. Jego noga, moja głowa. Och, patrz jaki skampiony. 100 punktów dla Niemców zostało. To już chyba ostatnia prosta, przynajmniej ja mam taką nadzieję. O, Tannant tutaj odkrył Amerykę. Ta mapa to jedno wielkie kredowisko. Patologia równa się zabawa, tak? Ja wbrew pozorom lubię bardzo patologię. Bardzo mnie śmieszy. Bardzo lubię klimat patologii. No ale jakby... wszystko trzeba dawkować, bo inaczej można zwariować. Kolejne strzały, ale czemu na czołgi? To jest pierwszy w historii sztuka Cyfus, która ma 74 kile, ma prawie maksymalny poziom doświadczenia i używa swojego ostrzału przeciwko czołgom. Zwłaszcza takim jak tutaj widzimy, nie? Teciakom i KW. O jest, po co wycofać swoje oddziały? O Jezu, Marwinowska flota. Niszczycieli tutaj. No, zrezygnował ze wszystkich oddziałów piechoty, tylko i wyłącznie już liczy na swoje oddziały pancerne. Będzie czwarty as? Nie wiem. Boję się, że... Mamy nowy oddział grenadierów. Chciałeś, masz. Jest, czwarty as nadjechał. To jest produkcja niemiecka tych... asów tygry. Uuu, ale świetna pozycja tego stanowiska naprawczego. I ja cię słynę, stacja naprawcza. Może ktoś chce, tak jak kiedyś miał każdy na wiosce w Polsce warsztacik. To tutaj też, przy linii frontu, tutaj Niemcy strzelają, tutaj można się naprawić, olej wymienić, przegląd zrobić, fajne miejsce. Strasznie miła okolica. Bo jeszcze próbują go naprawić chyba, nie? Siły wroga próbują zająć nasze terytorium. Chyba warunki pracy muszą założyć jakąś tam związki zawodowe, że podczas ostrzału nie będą pracować. Niestety. Pierwsze te hobby. Nie, co jest? Marvin potracił w kilka sekund wszystkie swoje pojazdy, które zbierał. Co tu zasało? Jakaś implozja. Kolejny niszczyciel dostał w papę. Ale co? No Jezu, Katiusza też dostała. Ale... jak z furii. I kolejny. W przeciągu swojego niezbyt długiego życia ten oto as tygrysów zdążył nabić 4 kile. Może jeszcze coś mu tutaj wpadnie, tak na dokładkę. Jeszcze jeden strzał. Brakuje. Jeszcze tutaj piąty. Jest, dobra, pójdziesz jednak, dobra. Valhalla będzie ci wybaczone. Ty, jeszcze może przeżyje. Jeden zdrowia. Tygrys załatwił kolejnego wroga. Nie ma już chyba co tutaj w ogóle atakować. Hobbice. Oddziały sztymowe na kilometrze. Na środku kolejny tygrys. Po lewej ta stacja, warsztat polski działa. Dobrze, kolejny Schwerer pancer się rozłożył. KW naprawiany. Co tu? Ostrzał w tym miejscu artyleryjski. Matka Najświętsza, siema Grzegorz. Takie gry jeszcze nie komentowałem. Ty, dojechali go jednak. Coś go tutaj trafiło. Nie wiem co to było do końca. Być może jakieś tutaj, w sumie nie wiem, bazuka? Mieli bazukę? Nie mieli. Nie wiem, ja już nic nie rozumiem. Nie wiem, w sposób. Uznał, że nie chce dalej brać udziału w tej grze i się wysadził. As tygrysów. Cel zniszczony. I cały oddział amerykańskich spadochroniarzy został unicestwiony. Czyli Marvin w kilka chwil tracił wszystkie swoje trzy niszczyciele, dwie swoje haubice samobieżne i Niemcy znowu zaczynają wygrywać, na litość boską. Zwariuje. Ale Niemcom zostało tylko 25 punktów. O, siema Amruk jeszcze. Patologia kumadzikala, tak. Jaca! Gocha! Zamykaj okno! Policja jedzie! Czemu Seven chodzi załogą? Nie, może zgubił czołg, no każdemu się zdarza. Ja też tam czasami, nie wiem, jak byłem w podstawówce, zapomniałem kanapek na przykład do szkoły zabrać. On może czołg zgubił. Koszulkę po WF-ie gdzieś tam się zostawiło. No to on maszynkę zgubił. Nie, no już siedli tam do tego Jacksona. Dobra, jak te siły w ogóle się prezentują, no dosyć nieźle, zwłaszcza tam piesełko, ten to jest w ogóle... to jest człowiek od zaopatrzenia, a nie od bitwy. Jego oddziały praktycznie nie istnieją. Dobra, bloby machen. Bloby zwyciężają. Widzę, że dużo mi obie. I kolejne ostrzały, bo Jezu, ile tych rakiet uleci, wszystkie oddziały zostały zniszczone od Kevina. Znowu Kevin zostaje bez żadnych sił.
Jezu święty, 53 kile, 13, 28. Zobaczmy te artylerie właśnie, które tu żyły od początku gry. To są nowiutkie Shermany. Marvin też ma tylko nowe siły. Brumbar, Bumbir. Piesełko, no dobra, to nawet nie warto. Tutaj w sumie też nie warto. Kevin w sumie też nie warto. Ars Reacher. Jego Tygrys, 10 kili. No, co to był, co to za wjazd jest? Przepraszam bardzo. Czemu dwa niszczyciele Jacksony? Widzisz, zadymionkę jeszcze. I pum, pum. Rakietem Werfer maksymalnie doświadczony. I jeszcze tutaj jakiś rakietem. O, nie wiem, nie wiem, nie rozumiem, o co chodziło z tym wjazdem. Nie, nie, przykro mi, nie wytłumaczę wam, bo wydaje mi się, że o nic chodziło. 82 kile dla tego pana sztuki Cufus. 4 punkty zwycięstwa dla Niemców. Tutaj jednostki Marvina odzyskują paliwo i walczą z moździerzem. Jezu, ta stacja naprawcza ciągle tu żyje. Zabili załogę moździerza. No zabili, zabili. Artyleria lekko się cofa. Jezu, obie armie są już tak na wyczerpaniu. To jest po prostu do or die, rób albo gin. Teraz albo nigdy, granacik leci, świetnie uniknięty, pam. No czy miotacz ognia, tak, tak. Jezu, i tych haubic tutaj leży wszędzie, tego sprzętu się wala. To jest raj złomiarzy. I kolejny piękny ostrzał z Kaliope. Granacik. Rakietenwerfer. Pols grenadierzy. Wszyscy giną od rakiet amerykańskich. Doktryna amerykańska przewagi rakietowej. O, ten wysiadł, rozwaliło tego teciaka. Tu jakiś oddział biedny biegnie, jeden pojedynczy i tam tak, tak. Szluksen przyjechał. Granat! Jaki granat? Szluksen kontra Jackson. Naga broń. Ten się odwraca, ten próbuje go... Oj, główne działo RNG tym razem polosowało. Marvin od razu zmienia tutaj jego nabieg tego. I koniec. Niemcy przegrywają. Widzowie, no ja mogę wam tylko tyle... Nie mogę podsumować tej gry, bo jej się nie da podsumować. Jedyne mogę zrobić dwie rzeczy. Pokazać wam pod koniec statystyki. Wydaje mi się, że tutaj takie coś... I takie coś wiele mówi. O Boże. A drugie co mogę powiedzieć to, że... 21.37, o Boże, faktycznie. Ten mecz skończył się równo o 21.37. Sami możecie powiedzieć, że kto jest prawdziwym przegranym tej gry. Bo no to była gra, to zdecydowanie była gra, ale to co w niej się działo, ilość nasycenia patologii, wydaje mi się, że dawno, na przestrzeni 300 skomentowanych powtórek, tak patologicznej 4x4 dawno nie widziałem. Naprawdę, co najmniej chyba od 100 albo 200 skomentowanych gier. Bardzo dawno, te wszystkie tutaj, w ogóle kompletnie zignorowanie builda po stronie tutaj na dole. Jakieś wjazdy, 4 asy tygrysów, wjazdy tymi kingstygerami kompletnie bez żadnej osłony, ataki pojedynczymi jednostkami, jakieś w ogóle totalnie odklejone taktyki, zero planu na grę, to było jedno wielkie. Dzięki Bogu za 7TP i jego właśnie tutaj te całe Kaliope. Wydaje mi się, że to jest taki cichy MVP tego wszystkiego. Ale Marvinowi też muszę na pewno przyznać, że jak amerykańska machina wojenna wypluła tak dużo tych niszczycieli Jacksonów, że no to też na pewno tutaj pomogło, nie, po prostu przepchnął tą linię, ale te niektóre taktyki, że tutaj się sprawdzały, to mówię, ja nie oddam wam pieniędzy za psychologa, na pewno za to was przepraszam, ale też dziękuję za uwagę, jeśli ktoś dotrwał do tego samego końca, dlatego dzięki, pozdrawiamy tutaj wszystkich grających, już nie chcę mi się wymieniać, bo umrę, dlatego dzięki i do następnego, hej!